Karczew. Niewielkie miasto położone na prawym brzegu Wisły, 30 km na południe od Warszawy. Od lat przyjeżdżali do Karczewa na zimowe leże Cyganie. Znajdowali zakwaterowanie w samym Karczewie oraz przyległej do miasta wiosce Przewóz, obecnie ulica Wiślana. Tutaj też rozegrał się jeden z najkrwawszych dramatów okupacyjnej historii Karczewa. W wyniku donosu o domniemanej kradzieży w dniu 2 stycznia 1943 roku Niemcy zamordowali 77 osób narodowości romskiej, mężczyzn, kobiet i dzieci. Znajdujemy się na miejscu, gdzie 3 stycznia 1943 roku został pochowany cały tabor Cyganów rozstrzelanych nieopodal na ulicy Wiślanej w Karczewie. Cyganie jak przyjechali na ulicę Przewozu, że tak powiem, bo tak mówię po naszemu, jak było kiedyś, Przewóz, nie Wiślanna, tylko Przewóz. Przyjechali i tam wynajmowali sobie lokale i tam zimowali. Robili sobie takie, z desek ubijali takie spanie z pierzynami i tam mieszkali. Cyganki chodzili wróżyć, wychodzili, a cygani w nocy upatrzyli sobie tam gdzieś, no i właśnie ukradli jednemu gospodarzowi taką jałówkę, krowę. I zabili tam gdzieś i te mięso przynieśli do chałupy, na przykład I oni robili, i później pili, jedli, i gotowali, smażyli, trasili, że nie wiem, to mięso. I ten gospodarz dał znać na posterunek, że jemu ukradli, bo za Niemca trzeba było kontyngent dawać. Ktoś powiedział, że oni okradli kogoś tam, ale wydał potem, bo wyszło, że to nieprawda, że to nie Cyganie. No ale tych Cyganów już Niemcy dostali w swoje pazury, można tak po swojemu nazwać, i już ich tam dosięgali i ich tropili po mieszkaniach, szukali ich. W roku 1942 przy końcu, jak na przykład przed Nowym Rokiem, akurat w Sylwestra, zeszło się tych Cyganów tak sporo, zaczęli pić wódkę, bawić się, śpiewali, wszystko. Myśmy wszystko, bo to jakby w jednym domu, to wszystko tego. A przyszedł ojca brat i mówi do nich: bawcie się, mówi, za długo z wami zrobił koniec, mówi. A oni: o, nieprawda, nieprawda. No i to się skończyło. Na drugi dzień, po Nowym Roku, zajeżdża, godzina była 10 czy 11, dokładnie nie pamiętam. Żandarmy, te Niemcy i policja nasza z Karczewia. I był taki komendant Żak, taki niedobry, bo ludzie go się tak go bali. I on też był. No i zaczął tych Cyganów z tej chałupy wyciągać na podwórko, przed naszym oknem, i zabijać. Zabijali na przykład i na kupę kładli. Taka uciekała Cyganka z synem w pole do szosy, tam jak teraz jest. Więc ona uciekała, ale ją poszczelili. Ten syn trochę ją tam podciągał. I nie wiem, co tam za tą szosą, czy oni się dostali gdzieś, bo to byli już otwockie pola, czy tam się do Otwocka dostali. Mieszkałem w Karczewie przy ulicy Kościelnej 72. Było nas kilku granych takich małych chłopaczków, dziewczynek, gdzie codziennie się gdzieś tam bawiliśmy. W tym dniu akurat bawiliśmy się u państwa Niziołków. Tam mieli jedną dziewczynkę i tam z kolei duże podwórko, bawiliśmy się w różne rodzaje gry. Raptem przez jakiś moment ktoś na ulicy krzyczy: ojej, ojej, jakaś strzelanina gdzieś tam była. Otwieramy furtkę i w tym czasie widzimy, jak część ludzi biegnie w stronę ulicy Warszawskiej. Czekamy, co będzie dalej, ale w tym czasie szło dwóch młodych mężczyzn. Okazało się, to byli Cyganie.
ludzi, panie, kobiety szczególnie, prosiły, nie idźcie tam, bo tam zabijają waszych ludzi. A oni powiedzieli, nie, my jesteśmy Cyganie, musimy iść do swoich i bronić swoich. I poszli. Ten Cyganiak złapał go za ręce tego Niemca, tak załoba ręce i go patrzył mu w oczy i go prosił, żeby go puścił. A drugi, ten żandar, wziął mu strzelił i upadł. U nas też zabita została Cyganka, uciekła z tej drogi, a była drzwi i weszła przez sień i chciała się na podwórku ukryć. No ale los chciał, że ona wzięła za te drzwi, a za nią Niemiec i strzelił ją i ona upadła zaraz za progiem, upadła taka piękna młoda dziewczyna. Jedna Cyganka, zabili ją, u nim się zabili, a ona była jeszcze żywa, tylko i pół tego, policzka jednego oberwali, ja to widziałam. I jak te Niemcy poszli, a ten policjant jeszcze był w tej sieni, bo to ta sieni była bez na przykład, bez, bo tam oni tak chałupy stawiali. I set, a on, ta Cyganka zerwała się z tego, miała tu wyrwane całe, widziałam na własne oczy i do nas drzwi doszła, do klamki chciała otworzyć i do mieszkania do nas iść. Mamunia te drzwi wzięła, przymknęła, a ta Cyganka, a ten Niemiec, ten komendant, ten policjant wziął, strzelił ją i przy naszych drzwiach zabił tę Cygankę i na kupę znowu włożyli. Tak o cała kupa była i tak zabijali. Z zagłady uratowały się prawdopodobnie 3 osoby, którym udało się przedostać do Warszawy. Wśród nich 13-letni wówczas Edward Paszkowski. Do mojego gabinetu zgłosiło się 3 Cyganów. Jeden przedstawił się jako radca prawny i członek Rady Najwyższej Cyganów w Polsce. Nazywał się pan Gieruszka. Drugi, nie pamiętam jego imienia i nazwiska, przedstawił się jako starszy czy jako król Cyganów. Nie znam hierarchii tej społeczności. A trzeci, młodszy dużo, Edward Paszkowski, powiedział, wie pan, kim ja jestem? Ja miałem 13 lat, jak się to stało, ja jestem Cyganem. Tutaj zastrzelili moją matkę, mojego ojca, 3 moich braci i 3 moje siostry. Podał mi imiona, nazwiska wszystkich członków swojej rodziny, daty ich urodzenia. A ja uciekałem do Wisły, mówi, w kierunku Wisły uciekałem. Niemcy mnie nie gonili, ale za mną strzelali i nie mogli trafić, bo zygzakiem po tej drodze uciekałem. Jak wskoczyłem na wał, trafili mnie w pośladek. Spuścił spodnie i pokazał dużo zabliźnioną wyrwę. Testament mi napisali ze zleceniem, żebym ja założył komitet, był przewodniczącym tego komitetu i tą sprawę doprowadził do końca. Niestety. Zarówno w czasie okupacji, jak i po wojnie nikt nie podjął próby przeniesienia szczątków pomordowanych na miejscowy cmentarz i upamiętnienia ofiar zbrodni. Mimo obietnic kolejnych władz, że zajmą się sprawą i odpowiednio upamiętnią ofiary, do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. W 2019 roku za sprawą pana Zbigniewa Grzanki oraz powołanego przez niego Komitetu Społecznego sprawa ekshumacji szczątków 77 Romów oraz godnego pochówku ich na Karczewskim cmentarzu znów stała się aktualna. Od wczoraj trwają badania, które mają na celu znalezienie mogiły 77 pomordowanych Romów. Teren przeznaczony do badań obejmuje gdzieś mniej więcej około 4 arów. Teren został wskazany przez IPN. My jesteśmy wykonawcami, jesteśmy firmą z Krakowa, archeologiczną. Prace polegają na ściąganiu wierzchnich, współczesnych nawarstwień ziemnych za pomocą sprzętu ciężkiego i teren, który nam się ukazuje, to jest grunt rodzimy dla archeologa, tak zwany calec archeologiczny. Po odczyszczeniu powierzchni jasno uczytelnia się wszystko to, co się działo, więc jeśli byłaby mogiła 77 ludzi, to my byśmy na nią trafili.
tych Cyganów kładli jak worki z kartoflami, tak, na tego i wywieźli tam za tamę. I pochowali ich. Ludzi wzięli, nakazali, żeby na przykład chłopi dołu wykopali i zasypali ich. A dopiero po całym tym zabójstwie, jak już wyszliśmy na podwórko, to podwody zabierały ciała do dołu śmierci, tam gdzie były wykopane tak zwane za tamą. Tam był taki dół wykopany i pod wodami wozili tych Cyganów zabitych. Jak ja pamiętam, to jeździły furmanki, bo kazali, kto miał konia i furę, bo i mój ojciec jeździł i zbierali tych zabitych Cyganów i tam w te ciernia, tamśmy nazywali, i tam był wykopany olbrzymi dół, i tam ich z tymi furmankami tam rzucali do tego dołu. Pod wody to już rozkazywał właśnie ten policjant Drzak. Już naznaczył i krzyczał. Stefan Biedrzycki już był pod wodą, stał przy naszym podwórku właśnie, gdzie wkładali te ciała. Leon Biedrzycki i Władysław Biedrzycki. Władysław Biedrzycki to chcieli go zabić, bo był tak jak Cygan. Ale właśnie ten Żak stanął i powiedział, że nie, bo to jest Polak. Za krzyżem była niecka, dosyć głęboka, a w tej niecce już leżeli martwi Cyganie. Tylko najgorszy widok, jak ja to widziałem, to się wszystko tak jeszcze unosiło. Jak pod wody odjechali, to te ciała chodziły, czyli jeszcze te ludzie żyli. Wszystko to tak chodziło, jak nie wiem, to pamiętam, bo to i będę pamiętać, dopóki nie umrę, bo to jest naprawdę widok był straszny. Na podstawie posiadanych zeznań świadków określono przypuszczalne miejsce zbiorowej mogiły. Prace poszukiwawcze na wskazanym terenie trwały 2 dni. Niestety nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Pojawiły się natomiast dodatkowe informacje stawiające pod znakiem zapytania miejsce poszukiwań. Nowi świadkowie zwrócili uwagę na znaczną zmianę ukształtowania terenu, jaka nastąpiła po powstaniu osiedla Warszawska. A ojciec pana skąd wiedział, że tu jest to miejsce? Tu mamy pole. No. To na ich polu ta skarpa była. I po prostu ojciec pana widział świeży jakby taki wkop i tak ale dalej. Ale to wszyscy wiedzieli, bo wszyscy przecież wiedzieli. Jak była w nocy nagonka, to cały Karczew aż dudnił. No przecież, no. My sobie skończymy nasze prace poszukiwawcze, zrobimy sobie do końca szur. Bo nie, tu nie ma co nawet, tu był dołek, woda. A oni kopali na skarpie, czyli na wysokości. Skoro jest informacja, że szczątki ludzkie zaczęły się pojawiać przy kopaniu fundamentu, to ta skarpa w takim układzie jest przesunięta, była troszeczkę wcześniej, bo przekazy mówią, że on zostanie jakby nie w skarpie, to kto by w skarpie? W skarpie, na skarpie, bo była nieużytkowana rolniczo. Czyli te informacje, gdzie wczoraj pan z tego Białego Domu nam mówił, że skarpa jest trochę w tamtą stronę, a my nie jesteśmy już w skarpie, nie. To się potwierdza i jakby archeologicznie też się potwierdza, bo jest prosto, był humus, tu trochę podsypane, bo były te wyrzucane kości zwierzęce i też właśnie cały czas była mowa o wyrobiskach, że ludzie sobie ten piasek tam zabierali. A tutaj nie było w ogóle śladu po wyrobiskach. Nie, tu nic nie było. Tu była zwykła polna droga. No tak. Krowy się pasały i tędy się dojeżdżało. A ta droga mniej więcej, tu jak ten szur robimy, to była ta droga biegła? Czy tak, bardziej bliżej? Idealnie. Gdzieś tutaj, przepnijcie te kopanie, bo szkoda czasu. No. Boże, nareszcie coś się dzieje. No. No mówię, kurczę, 80 Cyganów przeszło, 6 chyba. 77 Cyganie się upominają. Tak, 77. Przekopaliśmy około 3-4 arów na wyznaczonej działce, wyznaczonym, pokazanym to terenie przez ludzi, którzy rozmawiali z ludźmi, którzy to pamiętali. I no niestety no nie udało nam się znaleźć mogił, więc mamy nadzieję, że sprawa jeszcze będzie kontynuowana, gdyż pojawiły się parę nowych wątków, pojawiło się nowych, powiedzmy, no to synowie świadków, którzy twierdzą, że być może znajdują się na podwórzach okolicznych domów, gdyż skarpa wtedy była po prostu jakby lekko przesunięta, a nowe domy wybudowane w latach 80., 90. powstawały na skarpie. Czy uda się znaleźć mogiłę zamordowanych Romów, nie wiadomo. Wiadomo, że jest.
ale dokładnie w którym miejscu. Tu jedynie pomoc mogliby właściciele posesji, którzy być może natknęli się na szczątki w trakcie prac budowlanych, a którzy pozostawieni swego czasu sami z problemem przez władze miasta, obecnie milczą, obawiając się o dorobek swojego życia oraz stygmatyzowania.